Tauron zaprezentował nowy program edukacyjno-ekologiczny Oddychaj powietrzem. Obejmuje szereg działań informacyjnych dotyczących sposobów walki ze smogiem. Poza uświadomieniem opinii publicznej skali problemu, program ma na celu promocję rozwiązań technologicznych przeciwdziałających zjawisku smogu. Podczas inauguracji programu Oddychaj powietrzem goście i przedstawiciele patronów oraz organizatora uroczyście podpisali deklarację Kamienie milowe działań na rzecz czystego powietrza na Śląsku. Dzisiejsza akcja stanowi początek realnej walki ze smogiem. Jesteśmy zobowiązani spółce Tauron Ciepło za przedstawienie doskonałego programu inwestycyjnego. To jest program na 250 milionów, to jest walka ze smogiem i rozwój biznesu. Niewątpliwie podjęte działania wpisują się w strategię rozwoju Tauronu, ponieważ jest to zwiększanie bazy biznesu, tak zwanego biznesu regulowanego. A więc w rynku, gdzie mamy niepewne otoczenie regulacyjne, zwiększanie tej bazy biznesowej w zakresie regulacyjnym, no to jest dokładnie to, o co nam chodzi i stanowi to w sposób oczywisty realizację strategii. Jestem przekonany, że te kilkaset milionów złotych, które Tauron ma w najbliższym czasie przeznaczyć na inwestycje, właśnie przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w tej naszej tutaj konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, ale również na obszarze całej Polski Południowej, na którym obszarze Tauron Polska Energia funkcjonuje. To jest bardzo bezpieczne ciepło i generalnie tanie ciepło. Goście odwiedzający namiot Taurona na katowickim rynku mogli bezpłatnie poddać się badaniu spirometrycznemu, które jest pierwszym etapem w diagnozowaniu przewlekłych schorzeń płuc. Konsultanci Taurona informowali mieszkańców o przyczynach i skutkach niskiej emisji. Dla dzieci przewidziano wiele atrakcji wykorzystujących zabawę do budowania świadomości ekologicznej. Myślę, że Tauron jako grupa może przez swoje działania, niejako też promocyjne, poprawić nasze bezpieczeństwo przez dystrybucję czujników tlenku węgla. To jest jedna z niewielu firm, która wspiera bezpieczne palenie, ekologię. Także jednoczymy siły, żeby można było mieszkać bezpiecznie. Przyczyną smogu w Polsce jest w 80% tak zwana niska emisja, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe zainstalowanych w gospodarstwach domowych. Najlepszym sposobem wyeliminowania problemu jest zmiana ogrzewania na bezpieczne i czyste ciepło sieciowe oferowane przez Tauron Ciepło. Przyłączenie każdego kolejnego budynku do sieci ciepłowniczej oznacza mniej indywidualnych pieców i kominów, a tym samym mniej zanieczyszczeń. Tauron zapewnia szerokie spektrum możliwości w zakresie ekologicznego ogrzewania. Grupa promuje korzystanie z kotłów gazowych oraz nowoczesnych kotłów na ekogroszek.